We wtorek 7 maja Komisja do Spraw Wyłudzeń Podatku VAT przesłuchała Grzegorza Schetynę, lidera Platformy Obywatelskiej. Podczas tego przesłuchania mogliśmy kilkukrotnie usłyszeć, że decyzje, kluczowe decyzje w sprawie podatku VAT zapadały m.in. w KPRM-ie u Donalda Tuska oraz w Ministerstwie Finansów u Jacka Rostowskiego, ówczesnego ministra finansów. O tym, czego się dowiedzieliśmy podczas tego przesłuchania, porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, wiceprzewodniczącym komisji, sejmowej komisji do spraw wyłudzeń podatku VAT, Kazimierzem Smolińskim. Witam, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pierwsze pytanie. Czy czuje się pan zastraszony czy zagrożony, ponieważ podczas przesłuchania Grzegorza Schetyny padło takie zdanie, że zwrócił się bezpośrednio do pana, że po październiku to pan będzie siedział na jego miejscu i będzie pan odpowiadał na pytania nowych komisji sejmowych, śledczych? No, zastraszony się nie czuję, natomiast forma tego była taka zastraszająca, tak? Że rzeczywiście w październiku ja będę tam siedział, tak? Bo on już wiedział, jaki będzie wynik, że będzie jakaś komisja powołana i że ja będę, że tak powiem, no, świadkiem. Świadkiem można być w różnych sprawach, tak? Ale to było na takiej formule, że bardziej takie oskarżenia, tak? Tutaj jesteś winien i będziesz siedział. No dobrze, że nie powiedział, że będę siedział już w więzieniu, tylko na razie na jego miejscu, tak? No dosyć niespotykana forma, do tej pory nikt tak się nie zachował, żaden ze świadków. No. Czy to może świadczyć o tym, że no, w pewnym momencie Grzegorzowi Schetynie puściły nerwy? No myślę, że tak. No dosyć tam mogę powiedzieć, że go przyciskałem, tak mówiąc potocznie, ale też taka moja rola, tak? No mam pewne doświadczenie zawodowe jako adwokat, więc na sali sądowej wielokrotnie przesłuchiwałem świadków, więc też mi jest łatwiej, że tak powiem, ich dyscyplinować i zmierzać do celu, czyli do odpowiedzi na pytanie, tak? Bo to jest często wykorzystywane przez świadków, że uciekają, unikają odpowiedzi na pytanie, bardzo dużo mówią o wszystkim i o niczym. No, szkoda czasu komisji na to, żeby wysłuchiwać jakieś opowieści. Zadaję pytanie i na pytanie trzeba odpowiedzieć. Jak nie umiem odpowiedzieć, to mówię, że nie pamiętam albo nie wiem. A tu bardzo często świadkowie unikają jak ognia tego stwierdzenia, że nie pamiętam, czy też nie wiem. I wtedy zaczynają kluczyć, opowiadać różnych rzeczy. No to ja tego unikam, staram się dyscyplinować. No tutaj Schetyna w pewnym momencie rzeczywiście puściły mu nerwy i tak dużym, że tak powiem, no, z taką agresją, tak? Rzucił to, że teraz tu pan będzie siedział w październiku. No w październiku to nawet chyba fizycznie jest możliwe, tak? Bo to najwcześniej w październiku mogą się odbyć wybory, zanim powstanie rząd. To jest tam... A może Grzegorz Schetyna ma jakieś, nie wiem, informacje, no, których wy nie macie? No może właśnie będą wcześniejsze wybory? Może coś wie więcej. No, nie podzielił się tą wiedzą na temat rzeczywiście takiej formuły zastraszenia. Rzucił to sformułowanie, że będę tam siedział. Ja się nie boję komisji żadnej, nic złego nie zrobiłem, nie złamałem prawa, wobec tego spokojnie mogę przed komisją stanąć, tak jak wielu świadków, którzy tam są, tak, byli przesłuchiwani. Ale to była taka forma właściwie, jakby coś złego, tak, miało mnie spotkać i ja tutaj będę siedział, tak, bo on był skrzywdzony, że tam siedzi. Tak. Ale mogliśmy odnieść chyba takie wrażenie, bo i przed samym przesłuchaniem, kiedy spotkał się z dziennikarzami i podczas swojej swobodnej wypowiedzi, Grzegorz Schetyna wielokrotnie podkreślał, że to jest polityczny termin, to jest polityczna inicjatywa, że mamy za 2 tygodnie wybory, że państwo go wezwaliście tylko i wyłącznie po to, żeby nękać opozycję. Jak pan odpowie na ten argument, na ten zarzut? Można powiedzieć, że tak, od początku komisji, czyli jak zostaliśmy, komisja powstała, tak, no jesteśmy ciągle w permanentnej kampanii wyborczej. Tak jakbyśmy go przesłuchiwali wcześniej, to byłaby kampania przed kampanią samorządową, tak? Teraz przed kampanią parlamentarną, no za chwilę będziemy mieli już kolejną wybory europejskie, za chwilę krajowe, też będzie kolejna kampania. Zawsze będzie zarzut, że to jest polityczne, tak? Myślę, że widzowie, czytelnicy, którzy obserwują komisję VAT-owską, myślę, że nie odnoszą takiego wrażenia, że ona jest polityczna. My bardzo merytorycznie staramy się działać, wypełniać zadanie, które postawił nam Sejm przed nami, żeby wyjaśnić sprawę luki VAT-owskiej i tych zaniedbań i zaniechań po stronie rządu w latach 2007-2015.
Często one są nudne, te przesłuchania, no bo one są właśnie bardzo merytoryczne. Tak? Zadajemy konkretne pytania związane ze sprawami podatkowymi. To są bardzo trudne, często i zawiłe, jeżeli przesłuchujemy urzędników, szczególnie z Ministerstwa Finansów, którzy tą wiedzę mają. Tak? Myślę, że nikt nie zauważył, że jesteśmy w stanie z największymi fachowcami prowadzić merytoryczną dyskusję. Tak? Każdy z nas, no ja mam też własne doświadczenie i nie tylko sejmowe, jako już tam poseł trzeciej kadencji, ale zawodowe, byłem nawet doradcą podatkowym, więc no tutaj nie tak łatwo się mnie pozbyć jakimiś ogólnikami, tak? Staram się dosyć wnikliwie te przesłuchania prowadzić i żądać czy wymagać wiedzy, którą ci przesłuchiwani mają, żeby się podzielili tą wiedzą. Panie przewodniczący, poprosiłbym pana o takie krótkie podsumowanie tego wczorajszego przesłuchania. Co pan wyniósł z tego przesłuchania? Czego nowego się pan dowiedział? Co pana zaskoczyło? Lub co pana nie zaskoczyło? Niewątpliwie zaskoczyło mnie to, że no minister wielkiego resortu, jakim było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialny za służby, szczególnie za policję i Centralne Biuro Śledcze, stwierdził, że no nie było problemów z podatkiem VAT. Był kryzys i on w zasadzie wszystko tłumaczył. Spotyka się z ministrem finansów, którym obcina straszliwie budżet, tak? Po kilkaset milionów w 2008-2009 roku. Policjanci przytaczają te fragmenty, że wypowiadają się, że sytuacja jest dramatyczna, że brakuje pieniędzy na wynagrodzenia, nie można realizować zakupów, a pan minister opowiada, że było świetnie, nigdy tak dobrze w policji nie było, tyle żeśmy podwyżek dali policjantom. No owszem, były podwyżki, rzeczywiście, ale zabierano pieniądze na zakupy inwestycyjne, na normalną działalność. Znamy infoaferę, tak? Tłumaczył się, że tyle dobrych rzeczy zrobiono, ale podstawowych rzeczy, które były potrzebne do walki z mafiami VAT-owskimi, nie zrobiono. Tak? Raport z 2008 roku przygotowany przez Centralne Biuro Śledcze stwierdził, że tak, na moje polecenie przygotowano taki raport, ale z tego raportu potem nic nie zrobiono. No tam opozycja się Grzegorz Schetyna tłumaczył, że nawet nie wiedział, że nic nie zrobiono z tego raportu. Właśnie, bo mówię, przekazałem to do innych resortów, bo to nie jest moja działka, i więc zostało przekazane. Tutaj pierwszy raz została zrzucona odpowiedzialność na kogoś innego, gdyż pamiętam to dokładnie, powiedział, że proszę pytać ministra finansów czy ministra sprawiedliwości, dlaczego nie skorzystali z tego raportu. No ja się dziwię, ponieważ... Czy to jest obarczanie swoich byłych kolegów winą? Odsuwanie od siebie? Tak, wszystko było tak, że u niego było wszystko dobrze. Natomiast naokoło były problemy, więc ten nie realizował, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, jakieś inne ministerstwo nie realizowali zadań, które on im przekazywał. Tak? Czy to był właśnie raport, ale zapomniał o tym, co przypomniałem mu, no to dosyć zbył to, że tak powiem, milczeniem, ponieważ jego podwładny, generał Rapacki, kazał ten raport wdrożyć Komendzie Głównej Policji. Owszem, przekazano go gdzie indziej, ale polecenie było do Komendy Głównej Policji, żeby oni wdrożyli ten raport. To było niemożliwe, tak? No rzeczywiście, jeżeli dotyczy to Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, no to tam muszą być te rzeczy robione. Jeżeli nawet te rzeczy tam poszły, no to on nie interesował się potem tym w ogóle. A przecież to dotyczyło jego służb. Te służby nie mogły działać skutecznie, ponieważ nie zrobiono tych rzeczy. To już nie jego sprawa, ja przekazałem, skończyło się. Tak samo jak no dosyć znamienny orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza najpierw sygnalizacyjnie, że przepisy dotyczące Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu są niekonstytucyjne, związane z możliwością realizacji działań operacyjnych, tak? Ogólnie mówiąc, jeden z przepisów. I też mówi, ja przekazałem to do KPRM-u. Podobna sytuacja właśnie była z tym, że to kluczowe decyzje zapadały w KPRM-ie między innymi na którym czele stał Donald Tusk. Teraz widać, jakie jest tutaj hipokryzja, tak? Bo jest, najpierw jest sygnalizacja Trybunału Konstytucyjnego, potem jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku na skutek skargi Rzecznika Praw Obywatelskich, że przepisy dotyczące ABW są niekonstytucyjne i do końca kadencji nie zmieniono tych przepisów, działano w sposób niekonstytucyjny. No, jaka hipokryzja? W tej chwili nam się zarzuca działania niekonstytucyjne z byle czego, a tam jest orzeczenie Trybunału, tak? Najpierw sygnalizacyjne, zmieńcie przepisy, ponieważ są niekonstytucyjne, nic nie zrobiono. Przekazałem to, jak mówi Schetyna, przekazałem to do KPRM-u, oni powinni to zrobić. Nie interesowało mnie co później, bo to już nie moja działka. Tak?
Panie przewodniczący, a chciałem jeszcze pana spytać o taką rzecz. Czy planujecie państwo konfrontację? Chodzi mi o Grzegorza Schetynę i Jacka Rostowskiego, ponieważ jak wczoraj przewodniczący Marcin Horała zauważył, pojawiły się pewne rozbieżności w ich zeznaniach. Chodzi mi o nominację ministra Kapicy i ministra Parafianowicza. Pan Rostowski powiedział, że to Grzegorz Schetyna ich polecił na to stanowisko, natomiast Grzegorz Schetyna wczoraj powiedział, że te osoby poznał tak naprawdę już w resorcie. Ktoś kłamie. No to jest nowy wątek jeszcze, w tym momencie za wcześnie powiedzieć, czy będzie konfrontacja. Chcemy zrobić konfrontację inną. Pani minister Hojny Duch i pana ministra, byłego ministra Rostowskiego, bo tam też jest sprzeczność dosyć istotna, jeżeli chodzi o zmiany prawa. Słynna sprawa likwidacji sankcji VAT-owskiej, cały czas się powołują, że to PiS przecież wymyślił, Zyta Gilowska. Tak, myśmy to wymyślili w 2006 roku, kiedy była całkiem inna sytuacja. Mieliśmy najlepsze wyniki w ściągalności podatku VAT w Europie, więc mogliśmy wtedy myśleć o tym, żeby ułatwić pewną działalność i zlikwidować sankcje. Natomiast już w 2007 roku, po zmianie i w 2008 roku, kiedy to weszło na agendę, to pani minister Hojna-Duch już wtedy powiedziała, że chwileczkę, jest inna sytuacja, nie zmieniajmy tego przepisu. Tak? No ale to Schetyna wczoraj też, no przecież to wasz pomysł, myśmy go zrealizowali. Tak? Co teraz macie do nas pretensje? No nie wzięto pod uwagę, że sytuacja się zmieniła. Tak? Już mafie VAT-owskie zaczęły działać, już były problemy ze ściągalnością podatku VAT, więc nie trzeba było zlikwidować, nie likwidować tej sankcji. I o tym jedna z dyrektorów departamentu wtedy mówiła, trzymać jak najdłużej, nie likwidować tej sankcji, tak? No ale cały czas była mowa, PiS to wymyślił, więc PiS głosował za. Myśmy głosowali za, ponieważ myśmy nie wiedzieli o tych problemach, których już rząd wtedy wiedział, tak? Przecież poseł nie ma pojęcia, co się dzieje w zakresie podatku VAT, bo te dane są w Ministerstwie Finansów. Tak? Rostowski się chwalił, zresztą wiceministrowie, że codziennie mieliśmy informacje. Tak? Codziennie były informacje 2008-2009, a do końca 2009 minister spraw wewnętrznych i administracji mówi, ja nie wiedziałem o żadnych problemach w zakresie podatku VAT, tak? bo to był kryzys. Tak? No, kryzys był, ale to nie jest wytłumaczenie. Pamiętamy przez Zieloną Wyspę, więc u nas nie było kryzysu. Wtedy, a teraz się mówi, że kryzys jest wytłumaczeniem. No nie jest wytłumaczeniem, dlatego że rosła konsumpcja, za tym powinien iść podatek VAT, a podatek VAT malał. W 2008-2009 malały przychody z podatku VAT. Tak? Akcyza była płacona, no bo złodzieje uwiarygadniając się płacili na granicy akcyzy, a VAT-u już nie płacili. Nawet nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, że skoro konsumpcja rośnie, to i wpływy z VAT-u powinny rosnąć, powinny prawda? Rosnąć, a malały. Panie przewodniczący, chciałem jeszcze na koniec pana spytać o jedną rzecz, ponieważ zaraz po Grzegorzu Schetynie miał być przesłuchiwanie również po raz kolejny minister Rostowski. Wiem, że przesłał do państwa prośbę, aby przełożyć to przesłuchanie na 4 czerwca, chyba się ono odbędzie, prawda, ze względów zdrowotnych. Czy uważa pan, że decyzja o tym mogła być podyktowana wczorajszymi zeznaniami Grzegorza Schetyny, czy to nie ma nic ze sobą wspólnego? Wiemy, że ta informacja już wstępnie była z samego rana, jeszcze przed przesłuchaniem Schetyny, więc pewnie to nie miało nic wspólnego. Raczej podejrzewam, że to ma związek z kampanią wyborczą. Były premier i wicepremier. Startuje z Londynu. Rostowski, tak, startuje z listy brytyjskiej do Parlamentu Europejskiego, więc raczej to zdecydowało. No my moglibyśmy formalnie rozpocząć przesłuchanie, rozpocząć posiedzenie, stwierdzić, że go nie ma, wezwać do usprawiedliwienia. No myślę, że żaden problem przesłać jakieś zwolnienie lekarskie czy cokolwiek, no to panie przewodniczący, dlatego żeśmy zrezygnowali. No, nie. To jeszcze na sam koniec dwa zdania. W przyszłym tygodniu Ewa Kopacz, zaraz po niej, niedługo po niej Donald Tusk. Czego się pan w dwóch zdaniach spodziewa po tych zeznaniach? Czy mogą wnieść coś istotnego do całej sprawy? To są byli premierzy, tak, którzy powinni mieć wiedzę, to, o której tutaj wszyscy wcześniej mówią, tak, że szczególnie Ministerstwo Finansów, że wpływały te informacje, czy były informacje o tym, że luka VAT-owska rośnie, Komisja Europejska zwracała na to uwagę. Tak, no, byliśmy z lidera, staliśmy się czerwoną latarnią w Europie. No, ministrowie, a przede wszystkim premierzy powinni o tym wiedzieć, więc chcemy się dowiedzieć,
powiedzieć, co wiedzieli i co z tą wiedzą zrobili, tak? A jeżeli nie wiedzieli, no to w jaki sposób to jest to możliwe, że premier nie wie o tym, jeden czy drugi premier, o tym, że brakuje nam miliardów, tak, w budżecie, no. Podwyższano podatek VAT, musiano, żeby nie podwyższać po raz kolejny, zabrać 100 kilkadziesiąt miliardów złotych z OFE, ale w zakresie podatku VAT, który uciekał między palcami, tak, i z jednej strony uciekał, z drugiej strony był rozkradany, no według tego, co ustaliliśmy do dzisiaj, nie zrobiono prawie nic. No, to są pytania kluczowe. Tutaj musimy postawić kropkę. Mam nadzieję, że po tych przesłuchaniach również będziemy mieli okazję się tutaj spotkać i porozmawiać na ten temat. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą wizytę. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem był wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do spraw wyłudzeń podatku VAT, pan Kazimierz Smoliński, a to był program Rozmowa Niezależna. Zapraszam państwa serdecznie na kolejny odcinek. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.